Cześć, tutaj Róża z bloga ciastkożercy.pl. Dzisiaj mam dla Was przepis na bajecznie proste ciasto jabłkowe, które przygotujecie z zaledwie kilku składników. Dodatkowo nie potrzebujecie miksera, wystarczy łyżka i tarka do tarcia jabłek. Jest aromatyczne, wilgotne, przypomina nieco ciasto marchewkowe. Możecie dodać ulubione przyprawy korzenne, goździki. Pokażę Wam, z czym ja lubię je najbardziej. To co? Zaczynamy! Do zrobienia ciasta jabłkowego będziemy potrzebować jedną szklankę oleju, jedną szklankę cukru, u mnie szklanka zawsze ma 250 ml, 5 dużych jabłek, 400 g mąki pszennej, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, 1 łyżeczkę przypraw korzennych, ja daję przyprawę do piernika i troszkę mielonych goździków, 200 g dowolnych bakalii, u mnie to orzechy laskowe i rodzynki i 2 duże jajka. Ciasto będę piekła w foremce o wymiarach 27 na 19 cm. Nada się oczywiście każda inna blaszka, może być nawet nieco większa. Masy jest na tyle dużo, że wystarczy nawet na prostokątną foremkę o wymiarach 25 na 35 cm. Wyłożę sobie wcześniej ją papierem do pieczenia, nawet nie dlatego, że ciasto tak ciężko odchodzi od brzegów, ale po to, żeby było trochę mniej mycia i sprzątania. Blaszka gotowa, możemy przygotować jabłka. Należy je umyć, obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jeśli szukacie inspiracji na inne jesienne wypieki, zapraszam Was serdecznie na mojego bloga, gdzie znajdziecie przepisy krok po kroku na szarlotkę, ciasto ze śliwkami albo ciasto dyniowe. Do tarcia jabłek nie musicie wcale obierać ich z tych szypułek, po prostu będę ścierać je na tarce naokoło. Do przygotowania tego ciasta potrzeba 600 g takich startych jabłek. Ja zwykle robię to na oko, to znaczy biorę 5 mniejszych albo 4 duże jabłka, bo w momencie, kiedy raz już to przymierzyłam, to po prostu wiem, że tak wychodzi. Ale jeśli chcecie, możecie potem te starte jabłka jeszcze zważyć. No dobrze, jabłka mam już potarte. Żeby nie być gołosłownym, zważę sobie, czy aby na pewno mamy tutaj 600 g. Sok też wlewamy. Nie wylewamy tego soku, nie trzeba go odciskać. W tym cieście właśnie o to chodzi, żeby było wilgotne. Ile jest? 608, niemal idealnie. Pora na resztę składników. Do potartych jabłek dodam teraz bakalię, przyprawy korzenne i cukier. Wszystko trzeba wymieszać dokładnie łyżką. Takie jabłka zostawiamy na 15-20 minut, żeby puściły sok, a potem dokończymy ciasto. Do jabłek dodam teraz mokre składniki, czyli jajka. I olej. Całość jeszcze raz wymieszam. Na samym końcu dodajemy mąkę i sodę oczyszczoną. Warto zmieszać sobie je wcześniej razem, żeby całość bardziej równomiernie wymieszała się w cieście. Ok, tak powinno wyglądać dobrze rozmieszane ciasto. W zasadzie żadna filozofia, po prostu nie ma być w nim surowej mąki. Teraz przeleję sobie całość do przygotowanej wcześniej foremki. Ciasto będę piekła w piekarniku nagrzanym na 180 stopni góra i dół bez termoobiegu przez około 1 godzinę. Jeśli jednak macie większą blaszkę niż moja, warto już po 50 minutach sprawdzić, czy ciasto jest upieczone. Moje ciasto spędziło w piekarniku dokładnie godzinę i tak na zapach wydaje mi się, że już będzie upieczone. Wygląda dobrze, ukłuję sobie je jeszcze patyczkiem, żeby zobaczyć, czy w środku na pewno nie ma surowego ciasta. Kubamy. I jeśli patyczek jest czysty, to znak, że ciasto jest dobrze upieczone. Zostawię sobie je teraz na chwilę do przestudzenia, bo znacznie łatwiej przekroić lekko przestudzone ciasto. Najlepiej zupełnie zimne, ale nie mam tyle cierpliwości. I pokażę Wam, jak wygląda w środku.
No dobrze, chwila prawdy. Pokażę Wam teraz, jak to ciasto wygląda po przekrojeniu. Do krojenia mnie osobiście najlepiej sprawdza się taki duży nóż z ząbkami, bo dzięki niemu da się przekroić nawet jeszcze trochę ciepłe ciasto, tak jak moje. Zobaczcie, tak ciasto wygląda w środku. Jest wilgotne, trochę przypomina mi ciasto marchewkowe. Bardzo aromatyczne, ma mnóstwo bakali. Uwielbiam. Gotowe ciasto posypię sobie jeszcze cukrem pudrem. Przełożyłam sobie też je na paterę, żeby się godnie prezentowało. Takie patery, akcesoria cukiernicze i różne dekoracje znajdziecie w moim sklepie. Link zostawię w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że Wasze ciasto jabłkowe uda się świetnie. Gdybyście sami je piekli, pochwalcie się koniecznie, jak poszło, tutaj w komentarzach pod filmem lub w komentarzach na blogu. Za komentarze ze zdjęciami można zgarnąć nagrody. Listę aktualnych konkursów również zostawię pod filmem. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!